Sensacja. Zbrodnia. Nieznane fakty. Gwiazdy i gwiazdeczki. Prawdy i miejskie legendy. Krew, pot i łzy. Czyli Grzegorz Kupicha i Piotr Markocki o kulisach polskiego show biznesu. Okiem Osy. Okiem Osy. Witamy Państwa bardzo serdecznie w nowym 2010 roku. Przypominamy pokrótce, muzycy zespołu Wespa prezentują skandaliczne szczegóły z życia gwiazd polskiej estrady, udostępniając informacje absolutnie niezależne od manipulowanych dużymi pieniędzmi portali i gazet. O najwyższej wiarygodności są to informacje, wszystko widziane na oczy własne, bądź słyszane bezpośrednio od bohaterów opowieści. Czyli nas, drogi Piotrze... Nie, drogi Grześku, jeszcze się wtrącę, nie do końca nas, ponieważ my tutaj sobie plotkujemy, mili Państwo, ale niekoniecznie o nas. Oczywiście. Spotykamy się po raz drugi. Jak widać, mimo że temat jest bardzo kontrowersyjny, udało nam się utrzymać na antenie. Pomimo wielu nacisków. Jest to nasz taki mały jubileusz, można powiedzieć. Druga audycja. Całkiem okrągły. Mili Państwo, bardzo dziękujemy za wspaniały odzew na poprzednią audycję. Jesteśmy nim zaskoczeni. Naprawdę. Stosy listów, stosy, całe maili, kartki z wakacji świątecznych, ze Szczyrku. Oczywiście większość listów to są pochwały, zachwyt, że przerwaliśmy to milczenie. Pan Mieczysław z Rzepina napisał, że po prostu nie mógł oderwać się od radioodbiornika i z niecierpliwością, z wypiekami na twarzy czeka na kolejny felieton. Bardzo nas też cieszą takie emocjonalne mocno sygnały. Na przykład pan Zbigniew z Połczyna się odezwał, że też pamięta występ Krzysia Krapczyka w stoczniowej stołówce na choince w 77, o którym mówiliśmy w naszym poprzednim felietonie. Znalazły się też pogróżki, nie da się ukryć, mili Państwo. Ja przeczytam pierwszy list. Drogi Piotrze, ale prosiłbym tutaj pominąć niektóre może wyrazy, które wystąpiły. No dobrze, to nie przeczytam. Jak wiadomo, dzisiejsza audycja traktuje o kawie. Czymże jest kawa, drogi Piotrze? No, używką, jedną z popularniejszych i jedną z tych legalniejszych używek, szanowni Państwo. A jak sobie radzi z tą używką nasze środowisko? W tym całym natłoku pracy pojawia się oczywiście zmęczenie, z którym my, jako, będziemy to jeszcze nie raz podkreślać, jako zwykli ludzie tak naprawdę, mimo że jesteśmy z show biznesu, jesteśmy z krwi i kości, mamy zwykłe potrzeby jak każdy inny człowiek i również się męczymy, również potrafimy odczuwać, może to jest zaskakujące, ale potrafimy odczuwać zmęczenie. Grając takie 5-6 gigów dziennie, jak tu sobie radzić? Geek, mili Państwo, tutaj wyjaśnienie pojęcia szybciutko. Geek to taka slangowa nazwa sztuki, bądź też koncertu. Koncertu właściwie, sztuka to też jest slangowe określenie. Jedną z form walki z takim zmęczeniem jest oczywiście granie z pół playbacku. Leci ten podkład, więc to całe machanie ręką po gitarze może być zupełnie przypadkowe, nie do rytmu, takie bardziej odprężające, można powiedzieć. Jedyne, co się pojawia na żywo, jest to wokal. Mamy też do czynienia, szanowni Państwo, z tak zwanym full playbackiem. Full z angielskiego pełny, playback z angielskiego podkład w tle, można powiedzieć. Cała muzyka leci z kompaktu. Muzyk musi tylko troszeczkę paszczę otwierać w odpowiednich momentach i te wszystkie wymachy na instrumentach. I wyglądać. Tutaj bardzo duża odpowiedzialność spoczywa w rękach charakteryzatorni. Wielu naszych kolegów po fachu ucieka się do tej nikczemnej techniki, bo podkreślmy, że my to potępiamy, należy grać na żywo, to zmęczenie, krew, pot i łzy w czołówce wymieniane mają występować na serio. Tak jest, mili Państwo, mówimy zdecydowane nie cwaniactwu i oszukiwaniu publiczności. Więc gramy na żywo, tego się trzymajmy, gramy na żywo, wielu naszych przyjaciół z show biznesu gra na żywo, za to ich cenimy, z tym zmęczeniem walczą w zupełnie inny sposób, można powiedzieć sposób fair play, czyli za pomocą używek właśnie. Tak, i teraz wymienimy parę takich, czyli wreszcie, drogi Grzegorzu, to co lubimy najbardziej, czyli konkretnie imiona, nazwiska i przypadki. Czyli może na pierwszy ogień legalna używka, o której dziś jest mowa, czyli ta tytułowa kawa. Dzisiaj. Tu oczywiście nasz kochany przyjaciel, którego serdecznie pozdrawiamy. Bardzo serdecznie. Rysiu Rymkowski, który zresztą wystąpił w reklamie kawy śpiewając Dziewczyny lubią brąz. Ale też również wystąpił w innej reklamie, gdzie z innym naszym przyjacielem się pojawia, Jackiem Cygamem. To są kawosze, to są naprawdę ludzie uzależnieni od kofeiny. Ja bym dorzucił jeszcze jednego naszego drogiego przyjaciela, mianowicie Janusz Galos. I to są wszyscy reprezentanci starej szkoły. To jest... Old school, skoro już jak playback do angielskich słów się dzisiaj odwołujemy. Inną używką, można powiedzieć, jest napar z ziela. Napar z ziela. To może być rumianek, pokrzywa. No i zioło można z zagranicy też sprowadzić. Niekoniecznie muszą być to polskie ziołka. Tak, to również, mili Państwo, rumianek, no zwłaszcza pokrzywa tak naprawdę daje kopa i w sensie pobudza, bo tak. Daje kopa to kolejne takie nasze
określenie. I tu wielu, zwłaszcza środowisko związane z polskim rapem, czyli na przykład zespół Kaliber 32, Rysiu P, nasz kochany przecież. Pozdrawiamy Ryśka z Wielkopolski, DJ Filmi. DJ Filmi, tak. Ale też i szczecińscy artyści, bo no tutaj... przecież Niedziela, pozdrawiamy, świetny album wydany, i... Niedzielasz, świetny album. I również jego kolega z Ogarnij Się, czyli raper Mini. Te chłopaki jadą na ziółkach i można powiedzieć, że jadą na 100%. Nie brakuje im tej energii. O nie. Mili Państwo, mamy też do czynienia z wyczynowcami, to jest absolutnie pierwsza liga i oni się tam nie oszczędzają ani trochę i muszą sięgać do inhalacji z butli tlenowej. Tak, no niestety wzmożony wysiłek sprawia, że mięśnie są niedotlenione, pompa sercowa nie daje rady dostatecznie podnieść ciśnienie krwi, żeby to powietrze zostało tam doprowadzone i stąd wspaniała technika również przez himalaistów stosowana, czyli butla tlenowa, inhalacja, prosto w pysia. No i tu chyba postać teraz z czołówek gazet. Absolutnie z czołówek, nasz ukochany Adaś, bardziej Adaś, znany jako Nergal, gdański wokalista oraz gitarzysta. Zespołu Filemot, proszę zwrócić uwagę na ich nowym DVD Inhale of Hell, można zauważyć, jak dużo... co drugi kawałek na chwilę znika za wzmacniaczem, tam właśnie stoi butla tlenowa, szybki wdech. I już Adaś wychodzi na scenę naładowany. Również stara szkoła też sięga po tą nowoczesną technikę, nie oszukujmy się. No to są tak, są reprezentanci starej szkoły, którzy nie boją się nowego i tak możemy wymienić naszą przeukochaną z Zielonej Góry Marylę Ropowicz. Ropowicz, Kazik przecież Staszewski bardzo chętnie po tlen sięga. No tak, tak, jak najbardziej. Ale to są, mili Państwo, artyści ciężko pracujący od wielu lat. To jest jednak muzyka rockowa, nie oszukujmy się, więc faktycznie krew, pot, łzy, to zmęczenie się tam pojawia. Ale ja bym chciał jeszcze, Grześku, dorzucić jednego artystę, który też wiemy, że posługuje się tą inhalacją z butli tlenowej. Aczkolwiek gatunek przez niego uprawiany nie należy do tych... Do tych zwariowanych rockowych szaleństw. Przecież jest to muzyka łagodząca obyczaje, nie oszukujmy tak, się. Tak, czyli mili Państwo, Grzegorz Durnał, również inhalacje z butli tlenowej. Pomimo tego, że to statyczny show, to jednak wszystkie te jego zapiania wyższe i niższe ta potrzebują... Ta przepona pracuje, tego może nawet nie widać, jaki to potrafi być wysiłek. Ale gdybyśmy obejrzeli jego przeponę pracującą, to naprawdę byłoby to widowisko. Pamiętajcie, tak? Drodzy słuchacze, nie naśladujcie swoich idoli. My to robimy dla was, poświęcamy się, tracimy to zdrowie przez te używki, żeby dostarczyć wam większych emocji, ale naprawdę nie powtarzajcie, nie próbujcie tego w domu. Gdzie by tam taki Mick Jagger śpiewał i tańczył tak jak to robił w latach 60., gdzie poruszał zmysły milionów tak naprawdę. Gdzieżby Jimi Hendrix takie solówki wycinał no, na trzeźwo. Niestety taka no nie. Jest prawda. Musieli, żeby zbudować tę historię. Ale to wszystko tragicznie kończy się, szanowni państwo, dlatego zanim zrobicie sobie następną kawę, to prosimy się zastanowić, ciśnienie sobie zmierzyć, bądź też zamienić tą kawę na herbatkę owocową. Lub sok marchewkowy. I tym optymistycznym ekoakcentem żegnamy się gorąco z Państwem.